W sobotę 21 listopada w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbędzie się premiera kontrowersyjnego spektaklu Śmierci dziewczyna. Jej scenariusz wywołał prawdziwą burzę. Aby ją zrealizować, musiano zatrudnić aktorów występujących w filmach pornograficznych z zagranicy. Jesteśmy przeciwni wydawania publicznych pieniędzy na porno biznes. Fani tej branży także powinni być zaniepokojeni, ponieważ jak wiemy, gdy państwo się do czegoś miesza, jakość usług spada, natomiast ceny wzrastają. Co będzie następne, pytamy. Sztuka o narkotykach, w której aktorzy będą ćpać za publiczne pieniądze. Są granice, których nie należy przekraczać. Tutaj według nas te granice zostały przekroczone. Dlatego jutro będziemy protestowali pod teatrem o godzinie 18. Wszystkich zapraszam serdecznie na ten protest. Oprócz sobotniej manifestacji przed premierą w internecie można znaleźć petycję w sprawie wycofania spektaklu z desek teatru. Jak podkreślają członkowie partii Korwin, nie protestują oni wobec sztuki, ale nie zgadzają się na finansowanie jej z publicznych pieniędzy. To znaczy na teatry Rafał Dudkiewicz z budżetu miasta przeznacza rocznie 21,5 miliona złotych. Właśnie dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, żeby wystosować prośbę o udzielenie informacji publicznej. Jaka dokładnie kwota została przeznaczona z budżetu miasta na Teatr Polski? Oprócz partii Korwin na manifestacji pojawią się inne organizacje. ONR to jest organizacje różańcowe, do tego partia Korwin. I być może wiele innych prawicowych organizacji pojawi się jutro. Nasze społeczeństwo już jest i tak wystarczająco zgorszone, więc myślę, że nie jest to jeszcze bardziej pogarszane. Tym bardziej, że jest to nakierowane do osób, które chcą to zobaczyć, a nie dla wszystkich, tak? Ale wszyscy za to płacą. No, to okej, tak? Jak zakończy się spór o wrocławską moralność, przekonamy się już niebawem. Na razie wiadomo, że znalazła się publika, która pomimo zamieszania wokół sztuki zdecydowała się na konfrontację z kontrowersją.